tym odcinku będę chciał sumować wartości dla numerów SAP, które rozpoczynają się od dwójki. Nie jest to takie proste, jakby mogło się wydawać. W pierwszej chwili pomyślałem, że bez problemu ogarnie to suma jeżeli. Ale już po napisaniu tej sumy jeżeli, napiszmy ją zresztą. Czyli wskazałem wszystkie numery SAP do sprawdzenia. Jako kryterium wpiszę 2 i gwiazdkę. Jako obszar, z którego będzie wykonywane sumowanie, zaznaczam wszystkie wartości. Zamykam nawias, Enter i okazuje się, że w wyniku otrzymuję 0. Skąd to się bierze? Ponieważ numery SAP wpisane są w formie liczbowej, a to kryterium, które jest w cudzysłowie, czyli 2 gwiazdka, odnosi się do tekstów. Mamy niezgodne typy danych, dlatego w wyniku wychodzi 0, bo nie ma żadnych tekstów, które zaczynają się od dwójki w tej kolumnie B. Co mogę z tym fantem zrobić? Mamy 2 rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to zrobić sobie kolumnę pomocniczą, w której przekonwertujemy te liczby na teksty. Jeden z prostszych sposobów to dołączenie do takiej liczby pustego ciągu tekstowego. Zatwierdzam to, kopiuję do samego końca i teraz przestawiam moją formułę, aby korzystała nie z oryginalnych numerów SAP, tylko z tych, które są tekstami. Zatwierdzam to i spójrz, jak ręką odjął. Jeżeli natomiast nie chcemy dodawać kolumny pomocniczej, to można to zrobić jeszcze innym sposobem. Skorzystam z zupełnie innej funkcji. Po pierwsze, powiem Excelowi, aby sprawdził, które z tych numerów zaczynają się od dwójki, więc użyję funkcji lewy. Jako tekst tej funkcji zaznaczę wszystkie numery SAP. Wchodzimy tu w operacje tablicowe, bo funkcja lewy spodziewa się, że wskaże jedną komórkę lub jedną jakąś wartość. Wskazałem wiele komórek, więc otrzymam również wiele wyników. Średnik 1 będzie mówił o tej funkcji, że chcę wyciągać jeden znak z lewej strony z każdego z tych numerów SAP. I powiem Excelowi, przyrównaj mi to do dwójki. Tę dwójkę wpisuję w cudzysłowie, dlatego że w wyniku działania funkcji lewy otrzymam teksty. Więc ta dwójka też tutaj chcę, żeby była tekstem, aby były zgodne typy danych. I teraz naciskam F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi. Ta tablica z prawdami i z fałszami pokazuje, na których pozycjach są numery zaczynające się od dwójki. Dla nich są prawdy, natomiast dla pozostałych są fałsze. Kliknę Ctrl-Z i teraz powiem Excelowi, aby to, co mi tutaj wychodzi, zostało przemnożone przez wszystkie wartości. Teraz naciskam F9 i otrzymuję tablicę, w której mam konkretne wartości dla tych numerów, które zaczynają się od dwójki. Wystarczy teraz elementy tej tablicy zsumować, więc klikam Ctrl-Z i wrzucam całość do środka do funkcji suma.iloczynów. Otwieram od niej nawias, zamykam na końcu, zatwierdzam Enterem, powinno pięknie zadziałać.